Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Szczególności Społeczne imienia Fernando Rosala. I chciałem Państwu bardzo podziękować, że zdecydowaliście się poświęcić dzisiejsze popołudnie na dyskusję o rozwoju polskich miast. Serdecznie Państwa witam i chciałem podziękować naszej prelegentce i prelegentom za to, że przyjęli zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Chciałem przywitać Panią Dorotę Maciejewską, Panią Mocniczkę Prezydenta Słupska do spraw zrównoważonego rozwoju. Dzień dobry. Doktora Marka Rutkę, ekonomistę Instytutu Myśli Demokratycznej oraz Łukasza Kozłowczuka, Partia Razem, byłego kandydata na prezydenta Gdyni. I na początku chciałem wytłumaczyć, dlaczego to spotkanie i dlaczego się spotykamy. Otóż Ośrodek Myśli Społecznej imienia Lasala oraz Fundacja imienia Fundisia Delta od ponad roku realizują projekt poświęcony progresywnym receptom dla mniejszych i średnich miast. I to dzisiejsze spotkanie w Trójmieście, w Gdyni, kończy cykl spotkań, które rozpoczęło się na początku tego roku w Zawierciu. Odbyliśmy tego typu dyskusje również w Koszalinie, w Bełchatowie i w Płocku. I dzisiaj jesteśmy w Gdyni. Natomiast takim inspiracją czy głównym powodem, dlaczego zdecydowaliśmy się podjąć ten temat i dlaczego odbyliśmy tę podróż po Polsce, którą kończymy tutaj w Gdyni, to przekonanie, że tematyka rozwoju średnich i mniejszych miast w Polsce jest tematyką, która nie istnieje w debacie publicznej na poziomie ogólnopolskim, natomiast ta tematyka jakby żywo interesuje mieszkańców i mieszkanki średnich i mniejszych miast, czego dowodem właśnie były dosyć burzliwe dyskusje, które toczyły się na naszych poprzednich spotkaniach. W międzyczasie ukazał się także raport profesora Śleszyńskiego, który pokazuje, jakie zagrożenia czy jakie trendy dotykają w tej chwili średnie i małe miasta i jakie te trendy mogą przynieść negatywne konsekwencje w najbliższej i w nieco dalszej przyszłości. Wreszcie trzeci taki element to, że te negatywne trendy w mniejszych i średnich miastach są dostrzegane nie tylko w Polsce, ale także w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych i one także wiążą się z pewnym wyzwaniem dla ruchów progresywnych, które na przykład na terenach postindustrialnych tracą społeczne poparcie na rzecz formacji politycznych, które operują populistyczną czy antydemokratyczną retoryką. I to był jakby taki impuls do tego, aby podjąć ten temat. Wszystkie poprzednie debaty są dostępne na naszym kanale YouTube, także możecie Państwo sobie porównać czy zobaczyć, jak tego typu dyskusje przebiegały, czy jakie głosy pojawiały się w innych miastach. I jak Państwo pewnie wywnioskowaliście zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, nie chcemy dzisiaj rozmawiać tylko o Gdyni czy o Gdyni, tylko chcemy rozmawiać o problemie średnich i małych miast, o problemie ogólnopolskim, który jako żywo powinien interesować ruchy progresywne i także będziemy starali się odnieść to do sytuacji także w województwie pomorskim, także do Gdyni, także do miast, które Gdynię otaczają, czy chociażby ze Słupskiem. I od Słupska chciałbym zacząć naszą rozmowę, ponieważ najpierw chciałbym poprosić o kilka słów naszych gości siedzących tutaj obok mnie, a potem także liczę na Państwa głosy. Więc chciałbym rozpocząć od Słupska. Przede wszystkim chciałbym się Ciebie, Beato, zapytać o te kwestie, które w tej debacie o sytuacji średnich i mniejszych miast w Polsce się pojawiają, które były jakby sztandarowym wnioskiem w raporcie profesora Śleszyńskiego, czyli wyzwania dla małych i średnich miast polegających na tym, że
miasta, które zmagają się z populacją, czyli z ubytkiem mieszkańców. Jest cała lista miast, które w najbliższych dekadach mogą utracić w ogóle swoje funkcje społeczne w związku właśnie z depopulacją. Drugie to jest właśnie problem starzenia się społeczeństwa i trzeci problem wykluczenia transportowego. I czy te trzy główne tezy, które Śleszyński zawarł w swoim raporcie, które pojawiają się w dyskusji o średnich i małych miastach, jak je odbierasz w kontekście swojego doświadczenia subskiego? Czy to są problemy, które subs także dotykają? I jak subs przez te ostatnie 4 lata ewentualnie z tymi bądź z innymi problemami, być może są jakieś inne problemy, sobie radzi? Znaczy tak jest rzeczywiście, że te trzy wypunktowane problemy są różnymi problemami. Chociaż oczywiście tendencja jest taka, że ludzie opuszczają małe i średnie miasta w ogóle. Jedynym miastem w Polsce, które podobno poza Warszawą jest miastem, gdzie liczba mieszkańców rośnie, to jest Rzeszów. Ale wynika to tylko z pewnych kosmetycznych zmian i po prostu włączania w granice miasta przyległych gminnych terenów. Więc tak naprawdę to jest tendencja światowa. Tak się dzieje, że ludzie wyjeżdżają nie tylko z małych miejscowości, ale także wyjeżdżają z Polski. I to dotyka głównie małych i średnich miast. Kwestia wykluczenia transportowego i starzenia się to jest także ogólnopolska. Starzenie się to jest kwestia europejska. Tutaj jakby w ogóle Europa jest, jak się mówi, babcią świata. Żaden inny kontynent na świecie nie ma tak starego społeczeństwa jak my. I oczywiście to w takich małych i średnich miastach bardzo widać. To wymaga od nas jakby zmiany też polityki i to sprawia, że musimy inaczej w ogóle spojrzeć na ten mechanizm miejski. I kwestia transportu. Ja pamiętam, jak przygotowywaliśmy strategię miasta, strategię rozwoju miasta na lata. Macie ją Państwa, znaczy dwa tylko egzemplarze przywozłam, ale jeśli ktoś jeszcze byłby zainteresowany, to mam. Robiliśmy najpierw diagnozę. Rzeczywiście jest jeden tor do Słupska, chociaż mi się jedzie bardzo długo. Nie ma szybkiej drogi. Budowa S6, czyli trasy szybkiego ruchu łączącej Trójmiasto ze Szczecinem, jest to częścią drogi bałtyckiej, jest wstrzymana akurat na tak, że Słupsk staje się po prostu jakąś wyspą na tej drodze. To są pewnie też kwestie polityczne, ale jak wskazywał jeden z ekspertów, który robił diagnozę, to on stwierdzał, że w zasadzie to nawet jest dobrze, bo to sprawia, że więcej ludzi w Słupsku zostaje. Ja mówię to trochę humorystycznie, ale z drugiej strony nie do końca. I tak jest, że to są jakby bardzo elementy, które jakby sprawiają, że możemy powiedzieć, że to miasto nie rozwija się tak jak na przykład Gdynia, czy chociażby Sopot, chociaż Sopot na liście miast, które mają się najbardziej dynamicznie wyróżniać, jest chyba miasto najdłuższe, prawda? Więc to Sopot ma być na przykład miastem. Sopot, który jest jednocześnie także miejscem, gdzie mieszkają ludzie stosunkowo bogaci, a także z ostatnich informacji, z ostatnich lat wiadomo o nim, że tam jest jeden z największych odsetków w Polsce osób zaangażowanych w działalność społeczną. Czyli też nie ma na to jakiejś reguły, że miasto ludzi bogatych, świetnie, wspaniale położone, wyposażone i w komunikacji, bo przecież Sopot jest miastem, które leży komunikacyjnie w znakomitym miejscu, krajobrazowo, jeśli chodzi o świeże powietrze, w zasadzie ma wszystkie zasoby, a jednak także wytraca ten potencjał ludzi. I trudno jest odpowiedzieć na jakby na pytanie, jakie inne czynniki sprawiają, że tak się dzieje. To znaczy może nie do końca trudno, bo wiemy, ale na pewno to są zupełnie inne niż te, które dotyczą Słupska. Nie wiem, czy od razu chciałabyś, żebym ja na razie tak po prostu odniosłam się do tego pytania, czy chcesz, żebym się odniosła. Znaczy chciałbym się ciebie zapytać, jak po swoim czterolem. Gdy rozpoczynałaś pracę 4 lata temu w Słupsku, to
no to od razu zderzyła się z tymi problemami. Pytanie jest, co samorząd, jakie ma narzędzia, czy według Ciebie jako osoby pracującej w Słupskim Ratuszu, samorząd ma wystarczające narzędzia, żeby z tymi zjawiskami się mierzyć? Czy w Słupsku udało się z sukcesem stawić czoła tego typu problemu? No i oczywiście, że nie ma. Żaden samorząd nie ma takich narzędzi, żeby móc się mierzyć z ogólnopolskimi, niezwykle silnymi megatrendami. To można po prostu pokazać na przykład każdej polityki. Moim tematem, który jest mi bardzo bliski, jest energia odnawialna, czy w ogóle efektywność energetyczna. Odnawialne źródła energii i my możemy pukać do milionów drzwi i mówić o tym, że to jest energia, która jest za darmo, która jest czysta, która nie niszczy środowiska, ale dopóki burmistrzowie progresywni mogą to robić w swoich miastach i miasteczkach, natomiast dopóki z ekranu telewizora, TVP, premier i prezes nie powiedzą tak, to jest ten kierunek i nie będzie odpowiedniego prawodawstwa na szczeblu krajowym, no to po prostu będziemy tak jak feministki i kościół katolicki. To jest mniej więcej ten sam rodzaj walki. Kościół sobie coś robi i mówi, że jak nie w tym stuleciu, to w następnym, a feministki drukują ulotki na swoich domowych drukarkach i rozdają je na eventach. I to jest mniej więcej tego rodzaju starcie. Więc jeśli mówimy no, chociażby o S6, no to my tej drogi nie wybudujemy. Jeśli mówimy o pociągnięciu torów i zrobieniu drugiego toru, to też my go nie wyłożymy. Jeśli mówimy o kwestiach jakby, no w ogóle zapobiegania depopulacji i myślenia trochę inaczej o rozwoju, nie tylko poprzez taki buduj, czyli system neoliberalnego rozwoju, gdzie mamy wyludniające się małe miasta i średnie i odnowione dworce i niekiedy chodniki i to tak naprawdę niczego nie zbudowało, no to już jakby pewien wzorzec rozwoju musi być zmieniony na szczeblu kraju. To chciałbym teraz zapytać Marta Rutkę właśnie o te narzędzie. Znaczy Ty żyjąc, czy znając region gdyński, wiedząc o trendach, które zachodzą w Sopocie, w Gdyni, bo Gdynia także jest na liście miast, które będzie się mierzyć z procesem depopulacji. Liczba, przynajmniej tak statystyki wskazują, tak tych mieszkańców spada, ale to nie są tylko te miasta, tak? Sopot, Gdynia to nie są jedyne miasta na Pomorzu, które się zmagają z problemami, o których mówimy. To gdzie widziałbyś zadania dla samorządu, a gdzie widziałbyś potrzebę ingerencji na przykład rządu bądź samorządu wojewódzkiego? Tak, chciałem nawiązać jeszcze do wypowiedzi Beaty Maciejewskiej odnośnie takiej braku spójnej polityki transportowej na szczeblu centralnym oczywiście. W tej chwili Słupsk jest w zasadzie takiej sytuacji, że będzie miał dużo lepsze połączenie z Koszalinem, czyli z sąsiednim województwem, niż ze stolicą województwa swojego, czyli Gdańskim. Właśnie S6 została zablokowana, ten odcinek pomiędzy Słupskiem, a w zasadzie Lęborkiem. Natomiast do Koszalina dojazd będzie dla mieszkańców Słupska dużo łatwiejszy. My obserwujemy taką sytuację w Trójmieście, że w tej chwili Trójmiasto ma dużo lepsze od paru dni, dużo lepsze połączenie z Elblągiem, na przykład dzięki ukończeniu siódemki, a ze Słupskiem nie. Także jest to sytuacja trochę dziwna, że mamy z miastem województwa warmińsko-mazurskiego tak, bardzo dobre połączenie, a z miastem leżącym w granicach województwa nie. To jest duży problem. Ja często podróżuję do Słupska pociągiem czy samochodem i jest to faktycznie taki to jest skansen, można powiedzieć, komunikacyjny. Ta droga prowadząca przez się ten jeden krzywy tor, bo tam co prawda jeździ pendolina, ale to jeździ z prędkością tam rzędu 70 na godzinę. To jest też nieporozumienie. Doprowadza to na pewno do wykluczenia komunikacyjnego. Tutaj jak Beata Maciejewska powiedziała, tak właśnie z lekkim uśmiechem, że to doprowadzi, mniej osób, mniej mieszkańców mieszkanego Słupska wyjedzie, no tak, to można powiedzieć, tak to jest.
ale oczywiście to taki gorzki żart, można powiedzieć. Natomiast Trójmiasto jest w bardzo ciężkiej sytuacji komunikacyjnej, nie ma układu koncentrycznego, tak, tylko zdecydowanie liniowy. O tej godzinie, jakbyśmy sobie zerknęli, no może nie wiem, czy już jest ten korek na ulicy Kieleckiej, to jest jedna z niewielu dróg prowadzących do obwodnicy trójmiejskiej. Obwodnica trójmiejska dzisiaj już też jest nazywana najszybszą drogą osiedlową w Polsce, bo no, w zasadzie nie jest tym, czym została projektowana, tak? Bo już jest zakorkowana, jest w zasadzie kres swoich możliwości projektowych już został osiągnięty. Do tego dochodzi niespójna polityka transportowa miast, aglomeracji trójmiejskiej i tak zwanego małego Trójmiasta, czyli Rumi, Redy, Wejherowa. Co prawda od niedawna jest wspólny bilet, natomiast jeśli chodzi o synchronizację z SKM-ką, to już nie występuje, ponieważ SKM-ka, czyli szybka kolej miejska, jest w zarządzie PKP, a nie w zarządzie marszałka. I to jest też duży problem, to się ma zmienić. Wydaje się, że ten problem spójnej polityki transportowej mogłaby rozwiązać ustawa aglomeracyjna, coś co od niedawna obowiązuje na Śląsku. Ale oczywiście tutaj są problemy też ambicjonalne włodarzy dużego i małego Trójmiasta. Problem ujemnego przyrostu naturalnego w Gdyni to jest problem od kilku lat już w tej chwili. Gdynia się wyludnia, mieszkańcy przenoszą się do sąsiednich miejscowości i miast i gmin. Ten sam problem zresztą jest w Słupsku, w którym mieszkańcy kupują działki i budują domy w gminach sąsiednich, na przykład w Kobylnicy. Czyli to nie jest kwestia, że oni się też wyprowadzają za granicę. Oni po prostu wyprowadzają się tam, gdzie są tanie grunty, gdzie mogą sobie postawić domek. W cenie mieszkania, tak? Natomiast tu jest oczywiście dość duży problem, z którym Słupsk i Gdynia chociażby się boryka. Czyli ci mieszkańcy okolicznych miejscowości, miast, gmin korzystają z infrastruktury miejskiej, na przykład komunikacyjnej, infrastruktury związanej z kształceniem, kulturą, ochroną zdrowia. Jednocześnie nie chcą do końca partycypować w nakładach ponoszonych przez samorządy dużych miast. Jest to duży problem i wydaje mi się, że jakby pałeczka jest po stronie władzy centralnej. Myślę, że samorządy już są tak doszły praktycznie do ściany i one nie mogą niczego lokalnymi drogami administracyjnymi wymóc na przykład tego, żeby te gminy ościenne partycypowały w kosztach utrzymania dróg dojazdowych, poszerzania tych dróg chociażby. Ja spotkałem się z takim terminem, on nie jest naukowy, ale chyba dobrze oddaje istotę rzeczy, usłoikowienie miast. Czyli jak wiecie Państwo, termin słoiki to po raz pierwszy tak w odniesieniu do Warszawy został użyty, ale jeśli mówimy o Trójmieście, to jest ten, nie chciałbym nazwać problem, to jest zjawisko. Do Trójmiasta ściągają w dużej mierze mieszkańcy województwa wojewódzko-mazurskiego, co wystarczy przejść się po osiedlach mieszkaniowych, zobaczyć z jakimi rejestracjami auta są zaparkowane. Doprowadza to do sytuacji takiej, że na przykład na weekendy osiedla i parkingi osiedlowe się robią wolniejsze, tak? Luźniejsze. Bardzo ciekawa jest sytuacja w Warszawie, tak już idąc do dużej aglomeracji w Gdyni, nie wiem jak to wygląda w tej chwili, ale od strony wodociągów warszawskich. Rozmawiałem z przedstawicielem wodociągów warszawskich i w lecie jest taka sytuacja w upalne dni, że znacznie spada zużycie na wody zimnej w weekend. Co doprowadza do sytuacji takiej, że następuje spadek przepływu wody w instalacji wodociągowej. Ci z Państwa, którzy znają trochę wodociągi i jak to funkcjonuje wszystko, żeby zachować właściwe parametry wody mikrobiologiczne, musi być ruch. Skoro nie ma tego, to w lecie w Warszawie są odkręcone hydranty i woda jest wylewana na ulicę po to, żeby zachować jakość tej wody. Także można robić różnego rodzaju analizy statystyczne, natomiast wystarczy spytać się wodociągów, jak wygląda
zużycie wody w weekendy, co oznacza, oczywiście można to zrzucić cenie na przemysł, tak, że on wówczas nie funkcjonuje, ale tu mówimy o odbiorcach indywidualnych. Dzisiejsze systemy mierzenia zużycia wody są w stanie dokładnie ocenić, jaka dzielnica, jaka ulica nawet, ile wody tej zużywa. I dopiero wzrost zużycia wody następuje po godzinie 17 w poniedziałek. A około godziny 10 w piątek spada zużycie. Tak, bo ludzie po pracy od razu wsiadają w auta, jadą na przykład na Mazury czy w Trójmiasto. Także to są takie, wydawałoby się, drobnostki, ale to one dokładnie pokazują skalę tego zjawiska migracji ludności w Polsce. To chciałem się, Łukaszu, zapytać także o tą kwestię, na ile jest potrzebna polityka centralna, a co mogą zrobić samorządy, tym bardziej, że akurat w programie Twojej partii, wydaje mi się, że porównując to do programów innych partii, które startowały w porach samorządowych, ten nacisk na bardziej zrównoważony rozwój Polski pod względem pochylenia się nad problemami mniejszych i średnich miast był bardzo mocno zaakcentowany. Nie wiem, jak to powiedzieć o Polsce, ale może zacznę po prostu od Gdyni. Tutaj mówiliście też o Sopocie, czy o innych miastach regionu, czy Trójmiasta. Powiem, że Sopot na przykład próbuje jakoś reagować na te problemy. Pracowałem jeszcze w Gdańsku, miałem znajomych, którzy w Sopocie ubiegali się o mieszkania komunalne i chyba dostawali te mieszkania. On ma jakiś program dla młodych ludzi, też buduje mieszkania komunalne od lat. Akurat w Gdyni tego się nie robi. Gdyby jedna rzecz to właśnie ta polityka mieszkaniowa. Nie wiem, jeszcze chcesz w Polsce bardziej mówić, czy Możesz mówić o czym chcesz. Teraz się zafiksuję na pytaniu. I no to jeszcze raz. Czyli właśnie, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, bo dla nas było to bardzo ważne w Gdyni. I jako partii Razem wcześniej, i teraz jak startowaliśmy w wyborach, jaką marzę o Gdyni, bo zetknęliśmy się z czymś takim, co w Gdyni jest dziedzictwem tego miasta od samego początku, czyli ze wzgórzem ulicy Dreszera i z tym problemem mieszkaniowym, z problemem slumsów po prostu, które do dzisiaj trwają, do dzisiaj są, nawet w statystykach oficjalnych na stronie miasta Gdyni jest podane, że 0,04% mieszkańców Gdyni mieszka w slumsach. I ten problem jest rozwiązywany teraz jako w sposób, miasto ma problem digitalizacji, próbuje to rozwiązać, ale próbuje to rozwiązać w taki sposób właśnie, jak to rozwiązywało po 10 lat, czyli za pomocą wolnego rynku. Czyli dopłacimy tym ludziom przez jakiś czas już małą kwotę, ludzie się wyniosą, a tam zbudujemy osiedle wspaniałe, zapewne betonowe dla ludzi bogatszych. Nie wiem, czy ci bogatsi się znajdą w takich ilościach, więc to odmienia się wyrównia, tak jak już zaznaczyliśmy. Zauważyliśmy, że ten problem się ciągnie od dziesiątek lat. Gdynia kiedyś, też dzisiaj czytałem takie fajne, na Trójmieście październiku się ukazały artykuły o tym, jak Gdyni się zmagano z tym problemem, w ogóle z kryzysem w latach 30. Jak wybuchł kryzys, to pierwsze, co zaczęło upadać, to były firmy budowlane właśnie i zaczęli strajkować ludzie zatrudnieni w tych firmach. Nawet ginęli ludzie w tych strajkach. No to znowu dygresja. I jeżeli chodzi o tą politykę mieszkaniową w Gdyni, od 20 lat nie było w Gdyni pomysłu na to. Sopot czy Rumnia budują mieszkania, w innych miastach w Polsce to się przynajmniej w jakimś tam, oczywiście też nie wystarczającym stopniu, ale dzieje. A w Gdyni nie robiono tego, wyprzedawano mieszkania komunalne, nie nabywano nowych mieszkań. I dopiero jak zaczęliśmy protestować, dopiero założono ten problem szerzej, ale dalej nawet w przekonaniu ludzi jest takie podejście, że to powinno być rozwiązywane, nie wiem, prywatnie. To jest taka jakaś wstydliwa sprawa w Polsce, pieniądze, czy w ogóle to co wspólne, to jest nie tak ważne, jak to co prywatne. I takie rzeczy jak mieszkanie, czy praca, czy właśnie transport publiczny, to jest traktowane w taki sposób trochę
że jak uczestniczysz, jak korzystasz z transportu publicznego, to jesteś sam sobie winny, bo możesz kupić przecież samochód. Jak nie masz, nie stać się na wynajem, czy nie stać się na kupno mieszkania, to też sam jesteś sobie winny. Jak nie masz, nie masz gdzie oddać dziecka, bo nie masz żłobka publicznego, nie stać się na urodny, to też jesteś sam sobie winny. I tu rzeczywiście, moim zdaniem, naszym zdaniem, my to odkryliśmy, no bo sami jesteśmy w polityce od 3 lat, że są te narzędzia, one są nawet, to wszystko jest nawet zapisane w Konstytucji i w ustawie o samorządzie gminnym, że są te obowiązki spoczywające na samorządach, że one powinny dbać o te rzeczy, tylko jest taki rozdźwięk, że mieszkańcy o tym nie wiedzą, mieszkańcom się o tym nie mówi, mieszkańcy też są po prostu, często jak zaczynali o tym mówić, to nazywano się ich roszczeniowymi, albo jeszcze gorzej komuchami na przykład nazywano, czy coś takiego. I też mi się przypomniała, znowu jak będzie dygresja, że jak czytałem ten artykuł o tym przedwojennej Gdyni, to tam była taka wypowiedź przy okazji tych strajków jakiegoś marynarza, który mówił, że strasznie ciężko się żyje, że właśnie nie ma dobrych warunków mieszkaniowych w Gdyni, że no i oni tam spróbowali właśnie walczyć, strajkować, byli nazywani w różny sposób i on mówi, że jak się upominają o to, to od razu są nazywani komunistami, coś takiego. I to było przed wojną jeszcze w Gdyni. To jest ciekawe, że jakby zatoczyliśmy koło i dzisiaj są podobne problemy. Te problemy jeszcze, które wtedy się zaczęły, nie zostały rozwiązane, mimo że tyle czasu minęło. I tak jak mój kolega właśnie mówi zawsze, że mieszkańcy nie... Ja widzę taki problem, że mieszkańcy, bo tutaj mówimy o takich rozwiązaniach już, co można było zrobić, ale też sami ludzie nie mają takiego przekonania, że pewne rzeczy można by było zrobić inaczej, że te wszystkie koszty nie powinny i nie muszą być przerzucane na ich prywatne kieszenie, na ich prywatny czas, na ich prywatne życie. Też, i moim zdaniem też samorząd to jest nie tylko rozwiązywanie tych problemów w taki sposób dyrektywny, że ja wam powiem jak jest, ja wam rozwiążę problem, tylko też próba rozmowy z ludźmi, próba też pokazania im, jakie mogłyby być problemy załatwione i jak, w jakiś taki sposób udemokratycznienie tego, co już, co możemy razem zrobić, pokazanie ludziom, co możemy razem zrobić w tym sensie, bo jest taki na przykład problem też, tutaj mi się skojarzył, jak poprzednicy mówili, pytaliśmy teraz o Polskę w ogóle, że od dawna, kiedy mieszkam w Gdyni, zauważyłem ten taki trend tworzenia połączenia z Warszawą, które jest tutaj dla Trójmiasta chyba jednym z najważniejszych, coraz trudniej dostępnego dla przeciętnego mieszkańca. Ostatnio też był taki mem szerowany przez portal gdyński, że kolejne dwa chyba połączenia dziennie z TLK, czyli te tańsze połączenia kolejowe, zostały zlikwidowane, chyba zastąpione pendolino. Ja byłem na wakacjach, przez kilka dni byłem na Śląsku właśnie. Jechałem z Wrocławia do Warszawy, jechałem tym nowym jakimś polskim pociągiem BESY czy coś takiego. I on kosztował chyba 60 zł. Jechał mniej więcej tyle samo, co jedzie pociąg pendolino z Gdańska do Warszawy. I on był dużo tańszy, on zawsze jest, mimo że kupowałem chyba bilet na ostatnią chwilę, no to on kosztował około 60 zł. A teraz sobie jak próbowałem sobie kupić na za tydzień bilet do Warszawy, to on kosztuje na pendolino, bo pendolino jest bardzo dużo tych połączeń, kosztuje już 150 zł. I bardzo ciężko, teraz coraz ciężej trafić ten bilet tańszy. A jeszcze nam się kiduje te połączenia TLK, które tutaj z Trójmiasta, te połączenia są jeszcze obsługiwane przez ten stary tabor, nie przez ten nowy, który jeżdżą tam z Wrocławia na przykład. To ciekawe, że tam się da to zrobić, to nie dałoby się tutaj, ale moim zdaniem to jest też taka celowa polityka korzystania na zarabiania na położeniu na przykład Trójmiasta i zarabiania na tym, jak Trójmiasto jest, na jaką rolę pełni, bo to jest jedna rzecz, to właśnie zarabia się w ten sposób na komunikacji i albo się przerzuca właśnie koszty, że ludzie muszą sobie kupować samochody i dojeżdżać wszędzie, a z drugiej strony właśnie się komplikuje ten dojazd koleją, który mógłby być na pewno tańszy i można było tylko po prostu, no, skoro da się więcej zarobić, no to po co? A z drugiej strony podobna rzecz się ma z mieszkalnictwem.
że całe Trójmiasto i Gdynia również są takim miejscem, gdzie mieszkania drożeją. Są osiedla, które po Burłowie napisane, że jest jedno z najdroższych, czy nie najdroższe mieszkania do kupienia w Polsce. To miejsce, gdzie można sobie kupić po prostu mieszkanie pod inwestycję, potem wynajmować. To są takie problemy właśnie, które dotyczą, wynikają z położenia, z którego nie korzystamy, a na którym jeszcze tracimy. Tracą mieszkańcy, bo też dużo, jak jeździliśmy po dzielnicach, byliśmy w obłowie, rozmawialiśmy z ludźmi, tam dużo ludzi narzekało na turystów. W pierwszym roku, no dlaczego narzekacie, przecież przyjeżdżają ludzie i tak dalej. Ale mimo że ludzie nie mówią o tych takich procesach bardziej ogólnych, które dotyczą właśnie tych miejsc Trójmiasto, to czują, że coś jest nie tak, że właśnie mieszkania drożeją, że transport jest niewystarczający, czy też nastawiony na zupełnie nie dla nich. I trzeba było pomyśleć nad tym, żeby to zmienić właśnie. No nie wiem, jeżeli chodzi o kolej, no to na pewno to nie jest zadanie gminy, ale na przykład postulat dotyczący SKM, czyli z najważniejszych tutaj arterii komunikacyjnych w tym mieście, postulat miasta wspólnego społeczników gdyńskich, żeby komunalizować spółkę SKM. I powiedzieli, że ona jest PKP, tam nie w całości, w 10% była na samorząd wojewódzki i tam Gdynia chyba ma 5%. Ja sobie pomyślałem dzisiaj, że wydaliśmy na blisko 90 milionów złotych. Te pieniądze już nie będą odzyskane. A sprawdziłem, ile kosztują te udziały w SKM-ce. I za 90 milionów można było mieć ponad połowę udziałów w SKM-ce. Czyli można było już mieć większość udziałów w SKM-ce. Można było mieć wpływ na to, jak ona jeździ, jak często jeździ, jakie inwestycje robi. Oczywiście to dodatkowe pieniądze, które i tak dalej. A to są te rzeczy, na których tracą zwykli ludzie. Nie wiem, ja nie mam samochodu, nie poruszam się samochodem. I dzięki temu, że mieszkam blisko SKM-ki, to jest dla mnie bardzo wygodny środek transportu, tylko on czasami jest z jednej strony jest bardzo wygodny teoretycznie, ale z drugiej strony bardzo często uciążliwy, bo jest źle. Nie jest tak zrobiony, żeby ludzie się czuli dobrze korzystając z niego. Kiedyś pracowałem przez rok, dojeżdżałem codziennie dwa razy do Gdańska. W jakimś czasie zauważyłem, że nie jeżdżą tam ludzie dobrze ubrani, jak też mówiłem tam znajomym. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie jeżdżą SKM tam ludzie dobrze ubrani? Dlaczego nie jeżdżą, nie wiem, ci, którzy więcej zarabiają, nie dojeżdżają do tego centrum biznesowego Gdańska SKM-ką, która jest wspaniałym środkiem transportu. I teraz dopiero teraz w kampanii, jak się spotkaliśmy ze specjalistą od transportu, jak sobie rozmawialiśmy, to zdaliśmy, dopiero on mnie jakoś tak nastawił do tego, żeby mówić wprost o tym, że transport publiczny powinien być wygodny. Ławki na przykład na przystankach powinny być lepiej, powinny być ich więcej, powinny być większe, powinny mieć oparcie, a nie tak jak teraz, że nie mają. Powinien zachęcać ludzi do korzystania z niego, a nie być takim jakimś transportem ostatniej szansy, czy transportem dla ubogich, czy dla, nie wiem, dla samych sobie winnych, czy jak to nazwać. Dlatego o tym mówiliśmy w naszej kampanii. I tutaj rzeczywiście, bo to ma i wymiar ogólnopolski. Ja też pochodzę z wschodu Polski, gdzie pochodzę z takiego regionu, w którym praktycznie próbowano zabić transport kolejowy, co się odbijało na ludziach wyjeżdżających, jak ja byłem młody, do szkoły, na studia i tak dalej. I bardzo źle wspominam dojazdy koleją. A potem jak tutaj się przeprowadziłem do Gdyni, to pierwsze co pamiętam, to narzekałem na SKM-cie, że ona jest brudna, że jest taka straszna, bo byłem przyzwyczajony do tego, że nie dojeżdżam pociągiem, gdzie mieszkałem w Gdyni wcześniej. I dopiero teraz po latach, po 6 latach jak mieszkam w Gdyni, dopiero we mnie się coś takiego uruchomiło, że ja mogę się domagać tego, żeby ten transport publiczny był lepszy, był taki przystępniejszy i bardziej wygodny. Jak ten proces w ludziach musi trwać, żeby ludzie zaczęli się domagać pewnych rzeczy? To mnie zastanawia. Bo to z tym samym się zetknęliśmy właśnie, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo w niej. Jak nasze pomysły, czy były nagłaśniane, to dużo takich komentarzy było, szczególnie jak te pomysły budowy mieszkań komunalnych, czy mieszkań miejskich, mieszkań takich miejskich w centrum, czy po prostu blisko centrum.
był krytykowany, że przecież jak ja sobie jako wydatek kupię to mieszkanie, jak ktoś koło mnie będzie mieszkał, to jest biedny, no to jak to nie jest sprawiedliwe i tak dalej. Ludzie nie potrafią, znaczy nawet nie chcą, bo boją się domagać pewnych rzeczy, a co dopiero szukać rozwiązań, bo dopiero jak postawimy jakieś cele, no to dopiero będziemy mogli poszukać rozwiązań. Kolej była bardzo likwidowana w Polsce i ludzie nie wiem, no nie widzieli też przez to, że ich się wtłaczano w to, że ta kolej nie jest atrakcyjna, nie da się nią jeździć w sposób przyjemny, no to oni nie chcieli się też domagać, żeby tej kolei było więcej i tak dalej. Czyli jakby z takiej strony psychologicznej nie zaczęło zastanawiać w tym momencie, bo za tymi postulatami zawsze stoją wyborcy, do których trzeba jakoś dotrzeć. Trzeba, no i trzeba z nimi jakoś rozmawiać na te tematy, a bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie progresywne postulaty, jest zawsze głosów odcinających się od nich, czyli mówiących, że no przecież jest tak jak jest i brnijmy w to dalej. Nie wiem, Gdynia ma teraz więcej samochodów zarejestrowanych niż wyborców, ale na debacie, jak byliśmy na Roszczynkach, siedziałem obok pana prezydenta Szczurka i on mnie wziął za rękę, czyli tak szepnął po którejś mojej wypowiedzi o samochodach, że czy nie boi się pan, że nikt w Gdyni nie jest za tym, żeby zwężać drogi, żeby stawiać na transport publiczny. No i rzeczywiście na tą chwilę jest bardzo mało takich ludzi, ale oni są, oni zaczęli o tym mówić otwarcie, zaczęto się zaczęto o tym dyskutować. No i moim zdaniem też to nie jest tylko rola społeczników, nie jest tylko ruchów miejskich, czy partii progresywnych, czy progresywnych ruchów ogólnopolskich, czy Kongresu Ruchów Miejskich na przykład, bo te tezy, które na przykład są tezami ruchów miejskich, to są przecież w jakiś tam sposób zawarte już w ustawie o samorządzie gminnym, czy w konstytucji. To jest też moim zdaniem obowiązek władzy, każdej obecnej władzy, żeby ona rozmawiała na te tematy z ludźmi po prostu, siadała i rozmawiała, czego potrzebujecie, jakie są rozwiązania my proponujemy, jakie wy możecie wymyślić. Bo też jak działamy politycznie, to wkładamy czasem w taką pułapkę demonizowania naszych przeciwników, że oto jest najgorszy prezydent miasta i nic nie możemy zmienić, bo musimy go zmienić, a potem się okazuje w wyborach, że nie damy na tego zmienić, on będzie rządził jeszcze kilkanaście lat. Dlatego uważam, że też powinniśmy właśnie starać się rozmawiać na te problemy z władzą obecną i po prostu załatwiać też te problemy jakoś od tej strony domagania się tego po prostu, od tej władzy, która jest, a nie tylko przez samą zmianę. To zanim Państwa zachęcę do odniesienia się do tego, co powiedzieli nasi goście, chciałem jeszcze Ciebie, Beata, zapytać o kwestię następującą, bo mówiliśmy, że wiele rozwiązań takich systemowych wymaga interwencji władz centralnych. Tutaj Łukasz teraz mówił o pewnych barierach, które są w wprowadzaniu różnych progresywnych rozwiązań, ale na dzisiejsze spotkanie przyniosłaś publikację, którą Państwo możecie sobie wziąć po spotkaniu. To jest publikacja, która zawiera dorobek progresywnej sieci, progresywnych burmistrzyń, burmistrzów, prezydentów czy prezydentów miast, sieci, która powstała z inicjatywy prezydenta Słupska. I chciałem się Ciebie zapytać, czy mogłabyś pokrótce powiedzieć o tych dobrych praktykach, znaczy o tym, że co można, co progresywny samorząd może zrobić, co wynika właśnie z tej publikacji, jak można właśnie przemywać też te bariery, o których psychologiczne, jakie Łukasz nazwał, we wprowadzaniu tych progresywnych rozwiązań. Czy w tej książce, czy w tej publikacji znajdziemy takie recepty? Ja przyniosłam zarówno tę publikację o miastach progresywnych, jak też o Słupsku, w ogóle jako takich konkretnych politykach, które myśmy starali się wdrożyć. Pamiętam, jak powstawała ta sieć. Ona była na 100 dni nowych burmistrzów. Myśmy do tej sieci zapraszali burmistrzów, którzy byli nowymi burmistrzami, prezydentami, tak jak Robert Biedron, głównie z małych i średnich miast, czyli i prezydenckie, i tam, gdzie są burmistrzowie. I rzeczywiście udało się zgromadzić. To była w ogóle inicjatywa, można powiedzieć, w jakimś sensie oddolna, poza wszelkimi innymi sieciami Związku Miast Polskich i innych takich, można powiedzieć, korporacji miejskich, które mają interesów miast na arenie polityki krajowej.
I w zasadzie zaczęliśmy od podpisania takiej deklaracji w Słupsku, w której prezydenci i burmistrzowie napisali o tym, że po prostu to jest służba. My jako ludzie patrzący na rzeczywistość bardziej progresywnie wiemy to, że tak naprawdę to jest po prostu służba, to jest rodzaj pracy, którą się wykonuje na rzecz określonej grupy i za tę pracę powinno się być oceniane, wszystko powinno być transparentne i powinna być jasna informacja dla osób, które nam płacą za to. No, tak należałoby to postrzegać. Z drugiej strony oczywiście też można wtedy zapytać, czy są potrzebne dodatkowe ruchy i zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek w kształtowanie polityki, skoro są ludzie, którym się za to płaci. Na przykład w Norwegii bardzo często słyszy się takie argumenty. Mamy po to władzę, tak zwaną, żeby oni wykonywali swoje obowiązki i dobrze zarządzali miastem. To jest ich robota. Ale wracając do naszego, do miast progresywnych, to bardzo dużą rolę przykładamy do kwestii transparentności, konsultacji, a także kwestii prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju. Czyli nie mówię tutaj o zrównoważonym rozwoju, który się często pojawia w dyskusjach o małych i średnich miastach, czyli żeby Polska była zrównoważona, tylko mówię o zrównoważonym rozwoju w kontekście takim, jak jest w Konstytucji w ogóle, jakby w tej definicji zrównoważonego rozwoju, kładzenia na szali kwestii środowiskowych, gospodarczych i społecznych. I także w ogóle wydaje mi się, że ten ruch progresywny, jakkolwiek on został podzielony tutaj na różnego rodzaju inicjatywy, także dotyczące transportu, rozwijania jakby, no chociażby miasta progresywne co roku już od 2 lat prowadzą wspólnie akcje na rzecz jak jest tydzień zrównoważonej mobilności, promują ruch pieszy, bo każdy jest pieszy. Ruch rowerowy, transport publiczny, działamy wspólnie, razem wydajemy różnego rodzaju publikacje, razem to promujemy, więc ta współpraca jest także na polu kultury. Burmistrzowie spotykają się mniej więcej raz na pół roku, zresztą nie ale wiesz o tym, bo uczestniczysz w tych spotkaniach. I czynienie miasta bardziej wygodnym do życia, bardziej włączającym, tak jak mówi często Robert, żeby nikt nie był pozostawiony z tyłu, jest jakby burmistrzowie mają do tego narzędzia. Już w tej swojej małej ojczyźnie to jest możliwe. Myśmy na przykład w Słupsku robili to poprzez czynienie przestrzeni publicznej bardziej atrakcyjną. I to jest dla mnie coś, co ja na pewno widzę w mieście, co zmieniło ludzi. Znaczy to, że ludzie wychodzą na miasto i mówią wow, jest pięknie. To jest dla nich powodem do tego, że oni czują się dumni z tego miejsca i zaczynają budować swoją tożsamość. I to są takie elementy, no oczywiście wszystkiego nie da się w 4 lata załatwić, ani nawet w 20. Też, tak jak mówił Łukasz, odwrócenie tej mentalności nie jest do końca proste, dlatego że część osób, która jest w samorządzie, myśli w sposób taki, jaki myśli. A samorząd to nie jest partia polityczna, tylko to jest zespół ludzi, z których każdy ma swój interes. I teraz chodzi o to, żeby pogodzić te interesy. W polityce miasta, ja to doskonale wiem, robi się jeden krok do przodu, potem się stoi, potem się robi jeden krok do tyłu, potem się robi 2 kroki do przodu, pół kroku do tyłu i tak dalej. Więc to po prostu długo trwa. Okej. To chciałem Państwa zachęcić do komentarzy, pytań, kolejnych. Tak, tak. Zachęcamy Was do dyskusji z nami. To tutaj mamy pierwsze zgłoszenie, potem drugie, potem będzie trzecie. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, która bardzo mi się podoba w Słupsku. Jestem wielkim fanem tego. To są te broszury wydawane co roku związane z budżetem. Uwielbiam to, ja je kolekcjonuję, mimo że nie mieszkam w Słupsku. Zawsze mają wrażenie, że pracuję w Urzędzie Miasta w Słupsku, proszę, żeby odłożyła do mnie.
One mają jedną ważną funkcję, one pokazują jak działa miasto troszeczkę, jak są wydawane te pieniądze. Bo też w tym pierwszej broszurce było jeszcze tak zrobione, że to było jaka część z każdej złotówki z podatków, tak, na co jest przeznaczone. Teraz już odeszliście od tego i teraz są bardziej kwoty, jakie są przeznaczone różne cele. A to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ to pokazuje ludziom właśnie, jak te pieniądze działają w mieście, za co odpowiadają. I wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, która może przeciwdziałać temu korwinistycznemu spojrzeniu na świat, gdzie podatki to jest złodziejstwo, bo kiedy ludzie zobaczą, jak te podatki pracują i na co działają, będzie o wiele łatwiej zrozumieć, gdzie idą ich pieniądze, na jakie cele, jakie ważne rzeczy, zadania załatwiają. Więc jestem olbrzymim tego fanem. W tym roku Gdynia zrobiła coś takiego wreszcie, tylko że w wersji online o wiele bardziej skąpej. Natomiast kurczę, bardzo bym chciał właśnie, żeby coś takiego było też w formie broszur, rozdawała i tak dalej. W ogóle wydaje mi się, że brakuje właśnie takiego dialogu na temat miasta z mieszkańcami więcej tego właśnie, żeby ludzie czuli, że współrządzą to miasto. Żeby to nie było tylko spychane na budżet obywatelski, bo wydaje mi się, że budżet obywatelski nie załatwia wielu spraw i ma dużo problemów z nim jest. Więc ja bym chciał, żeby mieszkańcy bardziej traktowali budżet miasta jako swój budżet obywatelski i w większym stopniu, gdzie tam są te główne pieniądze, które rozwiązują problemy. To jest budżet obywatelski tak naprawdę. Ale też, jeśli mogę tu wejść słowo, dziękuję bardzo za te słowa. Nasz budżet został zhakowany następnie przez różnych innych włodarzy. Wręcz sobie przyjęli naszą szatę graficzną i dokładnie ją powiedzieli w swoich miastach, więc te słupskie przykłady też coś dają. Kilkanaście co najmniej miast mam teraz takie budżety budżetowe i to jest fajne, bo wczoraj było takie spotkanie, na którym zapytałam na sali, kto widział budżet swojego miasta i dużo ludzi podniosło ręce, ale jak się wejdzie na ulicę czy gdziekolwiek, no to większość ludzi jednak nigdy w życiu nie widziała budżetu swojego miasta i go nie zobaczy, bo to jest po prostu dokument, który może przyznać tylko skarbnik i tylko skarbnik. Bo ja myślę, tylko przeczytaj go, to nie jest... No tak! Jeśli można odnieść się do tego, co powiedział Łukasz i Beata, na pewno progresywni politycy, burmistrzowie, burmistrzyni wywołali, i ruchy miejskie tak samo, wywołały większe apetyty mieszkańców. To znaczy mieszkańcy stali się bardziej upodmiotowieni. Oni, tak jak tutaj wspomniałeś, jak oni widzą, że 1300 złotówki idzie na zamiatanie ulic na przykład, tak, czy czyszczenie w czasie zimy, to wiedzą jak dokładnie, konkretnie na co te pieniądze idą. I mogą właśnie, no nie wiem, składać swoje propozycje, że za dużo idzie na nie wiem, utrzymanie jakichś hal koncertowych, przewymiarowanych, a za mało idzie na utrzymanie zieleni. W związku z tym na pewno mieszkańcy są bardziej świadomi. Z punktu widzenia włodarzy miast, tych mniej progresywnych, nie musi się to im podobać. Tak? I to widać po Trójmieście także, po okolicznych miejscowościach, że nie wszyscy, że tak powiem, chociażby jedno z nich to kopiują to, o czym powiedziała Beata, albo robią to nieudolnie, ale czasami też niestety robią to może nie ze złą intencją, taką bardzo złą, ale czasami chcą coś ukryć. Także właśnie robią selektywną taką prezentację, natomiast ukrywają na przykład budżet promocyjny w wydatkach na sport. Nie? To coś, co się dzieje z gry. Także to też są takie ruchy no, nie fair, mówiąc tylko. To jest bardzo ważne, żeby pokazać właśnie te rzeczy w sposób przejrzysty, żeby potem, jeżeli mieszkańcy mają jakieś ale do tego, żeby mogli się odnieść do tego. Dobrze, to zbierzemy kilka głosów, czy zatem podsumujecie na pewno. Marcin Strzelczyk, Gdynia. Bardzo się cieszę za debatę, za fajne słowa. To zawsze jest ważne. Mi problemy komunikacyjne są bliskie. Zawsze ubolewałem nad tym, że tak bogata sieć komunikacji publicznej w dawnym zaborze pruskim została zaniechana. Nie było likwidowane, nie ma tych połączeń szynowych do dzisiaj. A Czesi na przykład tego nie zrobili. Do każdej małej miejscowości czeskiej tak zwana taka dryda dojeżdżała i dzisiaj dojeżdża. Natomiast chciałem się was zapytać o to, jak uważacie, jakie jest wasze zdanie odnośnie bezpłatnej komunikacji, jaka to byłaby korelacja dla rozwoju miast, przyciągania nowych mieszkańców, no i pomocy dla tych najbardziej potrzebujących. No kilka miast tą bezpłatną komunikację wprowadza. Ja też dziś tam w swoim programie wyborczym o tym mówiłem, natomiast jakie zdanie pewnie Marka znam, ale i Basza, natomiast twoje Basza przede wszystkim. Odnośnie bezpłatnej komunikacji.
Tak, znaczy punktem personalny, ja reprezentuję przede wszystkim siebie jako mieszkańca wieloletniego Trójmiasta, ale też małego Trójmiasta Kaszubskiego, bo urodziłem się w Gdańsku, następnie ćwierć wieku mieszkałem we wspominanej tutaj Lumi i ostatnich kilka lat to powrót do Gdańska, także ja mieszkańcem Gdyni, przepraszam, ja mieszkańcem Gdyni co prawda nie jestem, ale jest też tak, że między innymi jeżdżąc pomiędzy Gdańskiem a Lumią, no siłą rzeczy również przejeżdżam przez Gdynię, raz w tygodniu średnio tutaj bywam, bo mam tu również znajomych, jakieś sprawy do załatwienia i tym podobne rzeczy. I moim zdaniem takim głównym problemem, no przynajmniej ja tak to odbieram z zewnątrz, nie będąc gdynianinem, głównym problemem moim zdaniem Gdyni jest fakt, że to miasto jest według mnie zupełnie innym miastem pomiędzy właśnie wspominanym tutaj ekskluzywnym Orłowem, a gdzieś tam Śródmieściem, a zupełnie innym miastem dalej w kierunku Rumi, czyli właśnie Pylonia, Leszczynki, podobnie Gdynia, Oburze, Pogórze i te dzielnice, tak? I moim zdaniem ja bym tutaj upatrywał głównego problemu Gdyni w tym, że to jest jakby zupełnie dwa różne światy, tak? Wręcz przeinwestowane tereny, gdzie się między innymi znajdujemy tu, czyli te tereny turystyczne, te tereny, gdzie prezydent Szczurek uważa, że tutaj zbuduje swoje jakieś Los Angeles czy jakiś Hollywood, tak? Coś w tym stylu, powiedzmy, no bo takie tam idee fikcyjne kiedy z jego wywiadu, z jego wypowiedzi pobrzmiewały, a zupełnie inaczej to wygląda w tych pozostałych dzielnicach. I jeszcze jeśli mogę dwa zdania na temat transportu, bo to jest mi szczególnie bliskie, od kilkunastu lat korzystam z transportu publicznego w tym mieście, również ze wspominanej tutaj SKM-ki i zgodzę się z przedstawicielem partii Razem, że rzeczywiście ten transport powinien być wygodny, szczególnie biorąc pod uwagę to, że ceny transportu publicznego w tym mieście są w porównaniu z innymi dużymi miastami w Polsce wysokie, a jakość tych usług jest dość marna, a z kolei nie zgodzę się z tym, że jeżdżą ludzie gorzej uzgrani, bo akurat, no nie wiem, ja akurat z tą tezą się nie zgadzam. Ale jeżeli chodzi, nie, ja nie mówię o sobie, absolutnie, tak, ale no nie wiem, ja takiej obserwacji nie poczyniłem w każdym razie, a upatrywałbym tutaj przyczyn braku popularności transportu publicznego no, w kilku rzeczach, tak, choćby, no wiadomo, wszyscy mówimy o tym, że brak tej zupełnej integracji, jeżeli chodzi o taryfy biletowe, ale również brak jest jakiejś konsekwencji, jeżeli chodzi o kupno taboru na przykład, tak? STN-ka zainwestowała w dwa składy Impuls, które następnie się okazało, że musiała z tego przerobić na jeden, bo tak naprawdę jeden skład nie dał żadnego komfortu, jeżeli chodzi o liczbę podróżnych. Podobnie jest, jeżeli chodzi o infrastrukturę przystankową. Podobnie jest, jeżeli chodzi o kwestię na przykład biletomatów, tak? Gdańsk te biletomaty ma, teraz wprowadza je również w autobusach, co prawda póki co pilotażowo, Gdynia tych biletomatów w ogóle nie ma. Także tutaj tych płaszczyzn do integracji jest bardzo dużo i brakuje w tym wszystkim jakichś konsekwencji, jakiegoś dalekosiężnego planu, tak mi się wydaje, że to jest główna przyczyna niepowodzeń, jeżeli chodzi o popularyzację transportu publicznego. Dobrze, dziękuję. Tak, ja nic nie zauważam się, nie myślałem Gdyni, 5 lat i znam kilka osób. Też teraz, ja nie widzę problemu z wyludnianiem się miasta. To jest naturalne. Teraz definicja tego jako problemu to jest to, że nie rozumie się konceptu, co się dzieje z miastem i jaką miasto ma funkcję społeczeństwa. Ten trend istnieje na całym świecie, nie tylko w Polsce, jak było powiedziane. Ludzie przyjeżdżają do miasta na studia, szybko się dorobić i szybko chcą uciec i prowadzić się gdzieś dalej, gdzie mogą mieć rodzinę, domy. I to jest naturalne. Także ja nie widzę problemu tutaj. Co można zrobić, powiedzieć, jak ludziom można pomóc wprowadzić się do miasta na 20-30 lat, dorobić się i uciec sobie na obrzeża miasta. Czyli innymi słowy, to jest bardziej problem demograficzny, czyli spadający. No, co do wieku. No to po ludzie będzie się nadawić, każde miejsce ma swój przeciw. Każde miejsce na ziemi ma swoją jakąś definicję, tak? Ja nie mówię o London City czy Manhattanie, gdzie ludzie się na siłę pchają, bo tam są prace. Ale mieszkając w Nowym Jorku przez tyle lat, ja wam powiem, że jak się wyjedzie za Manhattan, na Queens czy na Brooklyn i tam można widzieć opustoszałe, teraz nie, ale opustoszałe całe dzielnice, które wyglądają jakby były po wojnie, one są opuszczone. A więc takie tworzenie problemu na siłę, on nie jest. On nie istnieje tak naprawdę. Naturalne ruchy populacji są takie i to powoduje. Co się można zrobić, to się przystosować do tego, jak ludzie się adaptują do swojego życia i jak sobie układają życie. Co do wieku. Też nie jest problemem, że ludzie się coraz mniej się rodzi. Ludzie się starzeją, bo się im lepiej żyje.
Jeśli popatrzymy na mapę, to PKB jest powiązane bezpośrednio, czy długość życia, czy średnia wieku danego państwa, jest powiązana z PKB tego państwa. A więc jeżeli się nie rozumie sedna problemu, to jak można być, zadawać pytanie i szukać odpowiedzi na pytanie, którego się nie rozumie, co jest sednem problemu? Co do Nowego Jorku, to nie jest prawda. W Nowym Jorku obecnie na Williamsburgu jednopokojowe one-bedroom mieszkanie kosztuje 3000 dolarów, aż po Red Hook jest po 2500. Tak, ale w latach 90. jak ja tam mieszkałem i te... W latach 90. też nie było. Było, bo ja już ja się wychowałem na Nowym Jorku. Nie ma mi głupa teraz, proszę. Okay. Obecnie wszyscy ludzie, którzy mieszkają na Manhattanie, mieszkają albo na Dolnym Queensie, albo na Dolnym Brooklynie, a to jest nieistotne. W każdym razie, jeśli chodzi o Gdynię, to głównym problemem, jeśli chodzi o właśnie wyludnianie się, jest między innymi to, co się stało z plażą Wiczlinę. To jest gminica, która paręnaście lat temu miała 4000 mieszkańców, obecnie ma prawie 12. I kiedyś to była dzielnica, w której były domki jednorodzinne, w szorzej większości, naprawdę. I w tym momencie ludzie mogli sobie tam robić taką suburbanizację w ramach miasta. Obecnie nikt tam już nie zbuduje sobie domku, więc wszyscy ci ludzie, którzy chcieliby mieć domek z ładnym dojazdem w centrum, wyjeżdżają poza Gdynię, jadą na Suchy Dwór, jadą do sąsiednich do gminy Szemu i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie, którzy chcieli mieć domki, musieli wyjechać z Gdyni. Ludzie, którzy chcieli mieszkać w bloku w centrum, albo chociażby po prostu mieszkać w Gdyni, mieszkałem teraz na Chwarzmie, ale już miałem w blokach. Szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, że ktoś chciał mieszkać i w bloku, i na obrzeżach miasta. Nie ma takiego połączenia. Ludzie albo chcą mieszkać w centrum, w kamienicach, albo chcą mieć spokój i mieszkać w domkach na przedmieściach. Ludzi w blokach na przedmieściach nie kojarzę, żeby ktoś takkolwiek chciał. Ale jeśli w Gdyni w centrum buduje się tylko bloki po 10 tysięcy, 12 tysięcy za metr kwadratowy, to większość Gdyni na to po prostu nie stać. Jedyne bloki, które się w Gdyni w ciągu ostatnich parunastu, nawet 20 paru lat budowało w miarę dobrych cenach, to są rzeczy, które powstają albo gdzieś pod lasem na Leszczynkach i na Grabówku, co też jeszcze dopiero się zaczyna, albo na miejscach takich jak Dąbrowa, Wielki Kac i właśnie Chwarzno Wiczlino. A Chwarzno Wiczlino, a takie rzeczy właśnie dodatkowo zwiększy problem, dokładnie. One powodują, że... Tak, byliby w centrum miasta. Tak, bo po pierwsze komunikacja miejska jest ciężka do zorganizowania w momencie, kiedy jest tak wiele centrów komunikacji. Ciężko jest komunikować po pierwsze miasto, które jest w linii, a jeśli ono się jeszcze rozrasta takimi małymi centrami, które nie są do siebie połączone, to jest jeszcze ciężej. Bo taka jest prawda, że między Chwarznem, Pustkami, a powiedzmy Dąbrową połączeń praktycznie nie ma. Są jakieś jedne leśne tam powiedzmy drogi. To nie jest tak, że to jest zbite miasto. Nie robimy nagle wielkiej centralnej Gdyni, tylko po prostu robimy parę małych... I w tym momencie mamy po jednej drodze zjazdowej do tego. Ale skorektować kogoś, to korektował moje tam. Nie, bo jeżeli ktoś mi mówi, że nie wiem, jak wygląda rzeczy na miód, bo to jest w totalnym błędzie. Tak jak wielu ludzi, no ja tam trafiłem na studia, mieszkałem. W 2005 roku wyprowadziłem się też z Nowego Jorku do Atlanty. I dużo ludzi to robi. Tak? A więc migracja z miast jest naturalną rzeczą. Okej, ale to już Adamie sobie ustalcie między sobą, tam pani się zgłaszała, potem tam i potem tam. Bardzo proszę. Iwona Szybkiewicz, Icha, mieszkam w Gdyni od wielu lat. Na Karwinach, tam jestem mieszkanką i tam z tamtego okręgu kandydowałam do Rady Miasta. Mieszkam na Karwinach od 31 lat. Aktualnie na Piłsudskiego z różnych względów. A więc ogląd całej sytuacji, jeżeli chodzi o dojazdy i stan, jaki jest na Karwinach, Dąbrowie i Kacku, jest dla mnie jednoznaczny. Wszystkie osiedla, w których mieszkamy, to są osiedla, które bardzo szybko się starzeją. Ale jeżeli się starzeją, to w to miejsce przychodzą młodzi ludzie z nowymi pomysłami i oni przeważnie nie bardzo chcą włączać się w działalność tych
osób, które na przykład są w radach miasta. Zetknęłam się z nimi, rozmawiałam, oni mówią, ja chcę mieć po prostu lepiej. Nie chcę, żeby ktoś pytał mnie, czy ja chcę mieć to czy tamto, tylko chcą wiedzieć, że im się poprawiło, że drogi są lepsze, lepsza komunikacja, o czym to, co tutaj ustaliliśmy. Te osoby, które tutaj są, pragną zrobić coś dla tych, których nie interesuje, kto jest prezydentem, kto jest w Radzie Miasta. Oni chcą i swoim dzieciom zapewnić lepszy byt, swoim starszym osobom w rodzinach również i oni chcą żyć. Oni chcą po prostu żyć. I jeżeli my, włączając się w działalność i pracując nad tym, bo ja rozumiem, że to są, zebraliśmy się nawet powiedziałabym w takim niedużym gronie, ale z osobami, które mają coś do zaoferowania swoją mądrością i swoim wszystkim to, co chcą ofiarować. Więc spróbujmy zadziałać w taki sposób, żeby nasi bliscy, nasi sąsiedzi, nasi współmieszkańcy mieli lepsze życie, a jesteśmy w stanie to zrealizować. Właśnie ja nie byłam jeszcze, nie miałam takiej możliwości, żeby zetknąć się bliżej, teraz po prostu przejrzałam. Moim zdaniem takie coś powinno być obowiązkowe, żeby każdy mógł do tego zajrzeć i powiedzieć, aha, no faktycznie, chciałbym, żeby bezpieczeństwo było. Na Fikakowie dzisiaj rano był napad. Dziewczyna 17-letnia została zaatakowana przez nożownika. No to gdzie to bezpieczeństwo? My słyszymy, że policja w tej chwili na L4 jest i z jednej strony wydaje mi się, że słusznie, no bo nie spełnia się pewnych norm, które powinny być. A więc jeżeli my tego nie zrobimy, no to możemy czekać na lepsze czasy. Dziękuję. Proszę bardzo. Tak, tutaj kwestia była odnośnie cen mieszkaniowych. Pamiętajmy o jednej sprawie, że w Polsce jest deficyt mieszkań, po prostu mieszkań w skali, nie mówię tu już o mieszkaniach komunalnych, czy mieszkaniach na pierwotnym, wtórnym i tak dalej. W skali makro wszystkich mieszkań w Polsce jest po prostu za mało. Generalnie stąd to pamiętajmy, że deweloperzy podchodzą do sprawy czysto biznesowej. Dlatego, dlaczego tutaj Pan powiedział, że no, mieszkać w bloku na obrzeżach miasta. Ja podam lepszy przykład. Gmina Kosakowo, wieś po górze, mieszka Pan na wsi w bloku. Niedługo to będziemy mieszkać w Kosakowie w bloku. To, także to taka jest sytuacja. Dlaczego? Bo deweloper poszedł do rolnika, kupił ziemię rolną, przekształcił ją, zapłacił rentę energetyczną i stricte mu to się opłaca. Ale gdyby miał kupić tą samą ziemię w Polsce, to po prostu stopa zwrotu jest zupełnie inna. Więc też pamiętajmy, że to są ludzie, którzy robią biznes. Dlatego też na pewno sprawa musi wyglądać w ten sposób, że w przypadku zbycia przez miasto gruntów swoich własnych miejsc, czy to bliżej, czy dalej, nieważne od centrum, jeśli ten grunt idzie do dewelopera, miasto musi w rozliczeniu de facto raczej brać mieszkania, a nie pieniądze. Tak ten problem na przykład w poprzedniej kadencji rozwiązywał chociażby Tomasz Lewandowski, wiceprezydent Poznania, zamienia zresztą pana stowarzyszenia, które do lubię tam częściowo, oczywiście nie mówię, że każda transakcja miała na miejsce, ale ten problem się zwalnił. W ten sposób pozyskali wiele mieszkań. Co więcej, jeśli również miasto powinno budować na samym mieszkaniach, to jest też klucz, co za tym idzie, ci ludzie mogą przejść. Ale de facto tak naprawdę nie unikniemy problemu wyjścia ludzi z miasta. Dlaczego powołałem gminę Kosakowo? Ja stamtąd pochodzę. Widzę, jak... Ja pamiętam, jak byłem małym chłopcem, mieszkałem w gminie Kosakowo, chodziłem do podstawówki, tam mieszkało, tam było 6 ulic na krzyż, mieszkało może z 1000 osób.
na chwilę obecną to jest prawie, że małe miasteczko, 7 tysięcy ludzi. Cała gmina Kosakowa blisko 20 tysięcy ludzi. A tak jak wspomniałem, na Pogórzu buduje się blok na bloku, gdzie jest duże to prawdopodobieństwo, że osoby, które kupują tam mieszkania, tak naprawdę de facto nawet nie wiedzą, że kupują mieszkania w gminie Kosakowo na wsi, tylko w gminie Puck. I zresztą notabene tam znajomy, który kiedyś kupił, okazało się, że chciał, pojechał do urzędu coś załatwić, żeby się zameldować, a powiedział, panie, do Pucka. Ja chciałem jeszcze taką refleksję na temat tego, dlaczego to wszystko tak trudno zmienić i jaka jest w tym wszystkim rola ruchów miejskich, a także progresywnych polityków. Wydaje mi się, że problem trochę polega na tym, że ludzie uważają pewne rzeczy, które są problemy, które są w mieście, jako naturalne. To znaczy, że to jest naturalne, że trochę trzeba stać w korkach, że wielopokoleniowa rodzina mieszkająca w za małym mieszkaniu to jest naturalne właśnie, że kredyt na wiele, wiele lat to jest naturalne, że zamiast błotnisko, zamiast placu zabaw to jest też naturalne, samochody parkujące do rynku to jest naturalne. I ruchy miejskie i co bardziej progresywni politycy właśnie pokazują, że to są jakby zadania i problemy do rozwiązania. I jest takie miejsce na roszczeniowość tutaj, które w moim zdaniem w ruchu Zero Polacy mają bardzo, bardzo mało, że można się domagać właśnie, żeby zamiast błotnisko był plac zabaw, żeby miasto budowało mieszkania. I to jest ten problem, żebyśmy właśnie w mentalności ludzi kurczę odwrócili to, bo ja pamiętam, jak się nie interesowałem za bardzo, co się dzieje w mieście, to wydawało mi się, że jest wszystko w porządku i prezydent Szczurek jest okej prezydentem, bo nie ma żadnego problemu, bo to wszystko, z czym się stykam, to jest naturalne i tak musi być. I dopiero jak zacząłem interesować się tym, co mówią ruchy miejskie, tym, co mówią miasto wspólne w Gdyni, zacząłem zrozumieć, że to są rzeczy do zmiany, gdzie warto zaangażować się politycznie i przebywać o tą zmianę. Także to trzeba przekonać ludzi, że to nie jest, nic to nie jest naturalne, co się dzieje w mieście. Bo to wszystko jest do wywalczenia i do zmienienia. Dobrze, to teraz kto już to będzie ustawiał? Tak, ja chciałem odnieść do tego, co powiedziałeś właśnie, że jakby deweloper zawsze będzie starał się, żeby jak największe... I to jest oczywiste, ale jakby miasto powinno mieć interes mieszkańców jako najważniejszą rzecz dla siebie, dlatego miasto powinno bronić tego, żeby nie rozlewało się, żeby nie budowało się blokowisk na środku pola. Miasto powinno po prostu walczyć o to, żeby mieszkańcom się jak najlepiej żyło. Mieszkańcy są tak naprawdę klientami miasta i to oni są dla niej najważniejsi. Oni powinni, im się powinno dobrze żyć, bo inaczej mogą sobie po prostu wprowadzić. Więc w tym momencie... Pamiętaj, czego zacząłem. W Polsce bodajże deficyt mieszkaniowy, 3 miliony mieszkań, chyba 20% jeśli chodzi o mieszkańców, więc to jest strasznie dużo. Tylko właśnie do tego miasta powinny inwestować same, tak jak się dzieje to w innych krajach, na przykład w same budowanie takich mieszkań i wynajmować, tak jak w Wiedniu jest. Tylko pamiętaj, że tam jest zdecydowanie, tam nie ma deficytu. Tam w Wiedniu ma. Tak, ale bo 90 lat temu, 70 czy ileś tam zaczęli po prostu sobie inwestować. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć inwestować. No i uważam, że Gdynia powinna coś takiego zrobić. No stąd dumny przypadek na przykład Poznania, że jeżeli sprzedajemy działkę, sami nie potrafimy, tak, to rozliczamy się mieszkaniami. Jest to coś. Jeśli można teraz, tak? To, tak. To może byśmy zrobili podsumowanie, to może w odwrotnej kolejności. To zaczniemy od Łukasza, potem będziesz Marek i Beata spowentuje. Ja się boję, że to co Michał powiedział o tym, że trzeba ludzi przekonać, to co sam trochę mówiłem, to niestety, ja trochę nie jestem optymistą, bo i dlatego chyba jest cykl tych spotkań z przynajmniej tak rozumiem. Znaczy ludzie, zanim się przekonają, że mogliby właśnie się domagać takich rozwiązań, jak Wiedniu już były wprowadzane w latach 20. zeszłego wieku, zanim się przekonają, że mogą walczyć o to mieszkanie, o lepszą komunikację miejską, oni jednak, to widzimy w Polsce, jeszcze zanim wejdą na taką drogę roszczeniowości, to idą w drogę roszczeniowość. Są manipulowani przez trochę prawicowy populizm po prostu, że są jacyś wrogowie, przez których jest tak jak jest, powinniśmy coś tam przez jakąś agresję to wszystko rozwiązywać. Niestety się boję, że to pójdzie w tą stronę, bo nie mam już czasu, żeby to analizować. Jeszcze chciałem się odnieść właśnie do tych domków, do ładnych domków, że ludzie się donoszą pod miasto i mieszkają i chcą sobie zbudować domek. Rzeczywiście też sporo takich znajomych, którzy się wynieśli. I z Gdyni, i z Gdańska właśnie po to, żeby zbudować domek, mieć kilkoro dzieci, bo wiadomo, te dzieci wtedy mają więcej przestrzeni i tak dalej, zabawki, no, można sobie rzucić.
Tylko oglądałem właśnie ten, oglądałem filmik dzisiaj taki o Wiedniu, bardzo fajny, krótki dokument. Jak tam wygląda w ogóle ta sytuacja, już nawet nie analizując tego, że ponad połowa ludzi mieszka w mieszkaniach albo po prostu miejskich, albo dofinansowywanych przez miasto. Jak ten program już teraz jest wspaniały po prostu, jeżeli chodzi o jakość tych mieszkań, jeżeli chodzi o rewitalizację starych, ale też jeżeli chodzi o budowę tych nowych mieszkań. Oni tam mają jakiś czterostopniowy system oceny, po którym dopiero albo miasto dopłaci, albo miasto odda działkę jakiejś kooperatywie i tak dalej. Te mieszkania po prostu są tak fajne i tak fajnie, w tak fajnej okolicy, że myślę, że gdyby w Gdyni były takie mieszkania, to większość tych ludzi, którzy się wynoszą, budują te domki sobie, gdyby miała do wyboru zapłacić tam, chyba się utrzymuje do mieszkania, do których się dopłaca, żeby mieszkańcy płacili 1/5 do 1/3 swoich dochodów maksymalnie wydawali na utrzymanie tego mieszkania, na wynajem i tylko oni tam oferują wykup mieszkań, przynajmniej tych budowanych przez kooperatywy, tam można wykupić, a tylko 10% ludzi się decyduje na wykupywanie, bo po prostu to jest tak atrakcyjny jest wynajem. I rzeczywiście to, że w Gdyni się zaczęło rozmawiać o Wiedniu, jeśli rozmawiają ruchy miejskie i ten przykład krąży gdzieś, to jest bardzo ciekawe, tylko sami ci w Wiedniu, ludzie, którzy rządzą tym miastem, sami podkreślają, że ten program się tak udaje i tak jest teraz fajny, bo on ma te 100 lat prawie, czy 90. I ja dlatego zacząłem od tego przykładu dzisiaj w Gdyni, bo od tego, jak było przed wojną, ja może po prostu przeczytam fragment z Trójmiasto.pl, taki krótki w sumie, przeczytam, bo on jest fajny. Najpierw to jest o wzgórzu Eryś Dreschera. Jest to wzgórze obficie pokryte plugawymi ruderami odświeżonych baraczków. Jest zaledwie kilka, większość to na prędce spłycone nory, jakieś deski i drągi połączone przemyślnymi sztuczkami. Magnes pracy przyciągnął tu ludzi z całego kraju, ale przyszło ich za wiele, uwikłali się w wegetację. Wyzysk spekulantów mieszkaniowych zmusił ich do stawiania prowizorycznych stronic, które powoli przeistoczyły się w trwałe siedla najczarniejszego bytowania. Później jest też ta skarga tego marynarza. Na każdą skargę zaraz chrzczą komunizmem. I potem jest jeszcze jego wypowiedź. Przecież to hańba, że człowiek głoduje albo znów pracuje nadmiernie, jak bydle jakie. Najpierw trzeba doprowadzić, żeby miał co do gęby włożyć i nie świecił gołym tylkiem, mieszkał przyzwoicie, a potem można się z nim kłócić, kto mądrzejszy, czyja idea lepsza. To jest mniej więcej ten sam czas, kiedy w Wiedniu budowano te mieszkania dla ludzi. Bo tam też ten film się zaczyna od tego, że przedstawia się tą sytuację, jak Austria wychodziła z tego cesarstwa po wojnie, po pierwszej wojnie światowej i tam była starsza sytuacja, może właśnie dlatego tam przez to, że była starsza sytuacja mieszkaniowa, to zaczęto budować te mieszkania. I tam był taki moment, że ludzie sami zaczęli tworzyć sobie takie mieszkania właśnie tak trochę jak w Gdyni, przyjeżdżali jakieś tam, ale miasto właśnie pomagało tym grupom, które tworzyły kooperatywy, najpierw zaczęło pomagać im i potem zaczęło też samo inwestować. Myślę, że nie wiem dlaczego, moim zdaniem pieniędzy w Polsce nie brakuje na takie rozwiązania. Najtrudniejsze jest właśnie to, żeby przełamać to myślenie, bo to jest długo w czasie. To się nie opłaca moim zdaniem polityką żadnym w Polsce. I dlatego nie wiem, 20 lat rządu Szczurka mogło przynieść jakiś efekt w postaci jakichś mieszkań komunalnych, ja nie przyniosł. I mimo, że teraz prezydent mówił, na każdym chyba spotkaniu podkreślał, że ważne jest, żeby oczywiście ta kwestia jest ważna, ale tylko ogólnie o tym mówił. I jeżeli było spotkanie mieszkańców z górze, jeszcze raz prezydentem, to powiedział, że dla nich są to mieszkania 100, 70 mieszkań, to 200 parkingowych. Jest też ciekawe. Oczywiście musisz dużo być dalej. Jeszcze tylko jedna rzecz może z tym transportem, bo tam był też głos rzeczywiście. My w kampanii mówiliśmy o tym, że transport w Trójmieście powinien być najlepiej pod jednym zarządem, żeby ten zarząd też mógł decydować o tym, jak skomunikowane jest z KMP, żeby o tym bilecie wspólnym to w ogóle już tyle lat to trwa, że nie wiem, szkoda słowa. Obawiam się, że z mieszkaniami będzie podobnie komunalnymi. I dlatego się boję właśnie, że prawica i tak wygra w Polsce. No właśnie, teraz się przestraszyłem, bo ja jak oglądałem ten filmik z Wiednia, to ja nie miałem ochoty teraz, tylko już jest taki czas, jest jesień, jest po wyborach, ja nie miałem ochoty działać i coś robić w Gdyni, tylko miałem ochotę wyjechać. Tak. I moi znajomi, większość moich znajomych sobie po prostu wyjechało. Dlatego, no, dlatego mówię, że jestem trochę pesymistą. Nie wierzę do końca w to.
Czyli już tutaj o rozbiciu Gdyni nie będę mówił, bo w ogóle dużo mówiliśmy o tym, że rzeczywiście Gdynia jest zbyta, tylko może jedna taka myśl, że dzisiaj tak pomyślałem sobie, że mi jest łatwiej na przykład do Sopotu dojechać, na cokolwiek, niż na północ na przykład Gdyni, albo na zachód. Dużo łatwiej, dużo przyjemniej mi się do Sopotu dojechać. To jest też taka specyfika miasta, która jest w aglomeracji, częścią aglomeracji, ale też specyfika tego, że jak rządzimy Gdynią, jak to wszystko wygląda. Ja chciałem się odnieść do pytania o bezpłatną komunikację miejską. Miasto na pewno jest od zarabiania pieniędzy, ale niekoniecznie musi generować zysk. Tak samo z komunikacją miejską. Nie ma żadnego miasta, dokładnie prześledziłem, dużego, tak? Mówimy o dużym mieście, nie o mieście turystycznym, tylko o dużym mieście w Europie, w którym komunikacja przynosi zysk. I do komunikacji się dopłaca. Pierwszym, czy jednym z pierwszych miast w Europie, które wprowadziło bezpłatną komunikację, to była Ryga. To była decyzja, może też trochę przed wyborami, podyktowana właśnie kalendarzem wyborczym, ale okazało się, że po wielu latach, że była to decyzja słuszna. Na dziś, w Trójmieście czy w Gdyni, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej według mnie jest trochę za wcześnie. Tutaj też padał o tym, też Łukasz wspomniał, komunikacja powinna być atrakcyjna. Dzisiaj ona nie jest, to znaczy ja od parunastu dni, że tak powiem, przysiadłem się do komunikacji miejskiej. Po trzech dniach udało mi się, oczekiwania, wynająć bilet. Po trzech dniach, bilet miesięczny, ponieważ trzeba złożyć wniosek. Kartę miejską. Kartę miejską, tak. To trwa trzy dni. Nie wiem, co z tym wnioskiem. Tak szybko. Ja powiem Państwu, że jak wyrabiałem bilet miesięczny w telewizji, zajęło mi to 5 minut. I całym moim wysiłkiem to było złożenie podpisu. Został skserowany paszport, zrobione mi zdjęcie i dostałem kartę. Mam go zresztą nawet ze sobą. Tak? A ja musiałem w mieście, w którym mieszkam od urodzenia, musiałem przyjąć wniosek, dobrze nie podanie, nie? Praktycznie, o to, żeby wydano mi bilet. To jest nieatrakcyjne. Zwyczajnie jest to nieatrakcyjne. I nie wiem, czy przekona to statystycznego, nie wiem, właściciela samochodu, uciążliwości jakieś takie drobne, ale no mój Boże, życie składa się z drobiazgów, plus do tego trzeba zapłacić wcale nie takie małe pieniądze. No, przepraszam, jedno zdanie tylko odnośnie Gdańska, w którym mieszkam obecnie, w którym się urodziłem, to tak, nie wiem jak to w Gdyni funkcjonuje, ale w Gdańsku mamy już tak, osobną kartę miejską gdańską, osobną właśnie kartę miejską dotyczącą transportu, osobną kartę do kultury i jeszcze pewnie kilka innych kart można wyrobić, bo jest seniora, nie ma żadnych, jeszcze... Nie ma żadnych, nie działa. Nie, no miejska jest. Musi być kulturalna, tak, więc tak, nie potrzebuje innych. No właśnie, tego jest tego... Więc tu też jest brak zupełnie jakichkolwiek... Zamiast jedna karta właściwie tak do wszystkiego, tak mamy za chwilę plastiku i narzekamy, że za dużo jest plastiku. Ta komunikacja, ona ma sens, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji ma sens, ale właśnie ona musi być atrakcyjna. Musi być powiązana też w jakiejś mierze, niestety to bardzo mało politycznie brzmi, ale nazwijmy to z szykanami dla kierowców. Czyli po prostu opłaty za wjazd, nie mówię, że tam mamy się na Londynie wzorować, ale opłaty za parkowanie powinny być wyższe, ponieważ naprawdę dzisiaj jazda autobusami gdyńskimi, które nie są w najlepszej kondycji technicznej, o czym sam się przekonuje. Tutaj dobrym przykładem jest SUPS, który ma praktycznie najnowocześniejszy tabor komunikacji miejskiej w Polsce i najbardziej proekologiczny. Gdynia naprawdę po wielkim zakupie, który został zrealizowany w 1995 roku, miała 20 lat. Tak, była wtedy najnowocześniejszym miastem pod tym względem. Dzisiaj niestety odstaje od średniej krajowej. Dlatego no, trudno przekonywać mieszkańców, żeby wsiedli do autobusu, który i tak stoi w korku. Ja gdybym miał do wyboru, to osobiście wolałbym w swoim aucie stać w korku niż w autobusie, który no, nie zapewniony. No tak, zatłoczony, nie zapewnia najlepszego komfortu. Odnośnie tego podziału takiego miasta na dzielnice północne, to jest brak, partia Razem akurat tutaj trzeba przyznać jej pewien, znaczy to był bardzo dobry ruch, żeście mówili dużo o przejeździe kolejowym na ulicy Puckiej między innymi. Te rozmowy o tym przejeździe toczą się odkąd pamiętam, to było od lat wczesnych 80. Do dzisiaj to nie zostało rozwiązane. To, tak. To, co właśnie
Arek wspominał, że dzielnice północne, tak, czyli Kosakowo rozrastają się, a praktycznie jest jedna droga, tak, czy jest to Kara Kwiatkowskiego, którą się już nie da przejechać, no, nie wiem, może po godzinie 22, ten ruch jest w miarę płynny. To jest problem, którego włodarze Gdyni, nie wiem, czy nie zauważają, czy nie chcą go widzieć. Jeśli chodzi, miał być kosmodrom. Coś z tym lotniskiem trzeba zrobić. Odnośnie partycypacji deweloperów, inwestycje strukturalne. Ja przez 2 lata byłem dziennikarzem, zajmowałem się nieruchomościami w Trójmieście w Gazecie Wyborczej. I to było naprawdę dawno, dawno temu. Wtedy toczyły się dyskusje w parlamencie na temat tego, żeby deweloperzy partycypowali w rozwoju infrastruktury. Bo to, o czym Mirek wspominał, że pole kapusty się odralnia, w tym miejscu stawia się osiedle. Rentowność deweloperów niekiedy wynosiła 40%, a miasto musi budować drogę na własny koszt, bądź ich nie budować. Tak jak to mamy między innymi na Kwarzynie i na Wiczlinie. Mieszkańcy oczekują pewnego komfortu i standardu, natomiast są wąskie gardła komunikacyjne, brak chodników, brak infrastruktury telekomunikacyjnej, wodociągowej, i to spada na barki budżetu miasta. W związku z tym centra miast wyglądają też tak, jak wyglądają, bo trzeba te pieniądze inwestować w dzielnice peryferyjne. Doprowadza do sytuacji takiej, że są duże niezagospodarowane tereny także i w centrum Gdyni czy w Regłowie na przykład, wzdłuż torów kolejowych. Natomiast mieszkańcy przenoszą się gdzieś na przedmieście. Ostatni już tylko punkt odnośnie Sopotu. To nie Kalisz czy Gniezno są najstarszymi miastami w Polsce, ale Sopot pod względem wieku mieszkańca. Jest to najszybciej starzejące się miasto w Polsce, które ma jednocześnie największą liczbę samochodów na liczbę mieszkańca. Dzisiaj to jest 2,7 samochodu zarejestrowanego na mieszkańca, a jednocześnie stoi bardzo dużo pustych mieszkań, które kupione są w celach inwestycyjnych, głównie przez mieszkańców Warszawy. Sopot naprawdę jest bardzo, tutaj Pan o tym wspomniał, nieciekawej sytuacji, że każdy w Sopocie chce być w wakacje, ale nie chce tam mieszkać. Tak? To jest ja duży tam problem. Chciałam mieszkać, tylko mi nie jest. Ale jak pani zamieszkała, to pani chciała uciec. Ja mieszkam na wsi, ja chcę do miasta. No. To teraz oddaję głos. Oferta jest dosyć dobrze budowana i jest priorytet dla młodych mieszkańców spoza Sopotu nawet. Tam z tego zagłębia biurowego Oliwia chcą pozyskać nowych mieszkańców Sopotu. Niestety oni, tak jak mówię, chcą przyjechać na imprezę, ale zamieszkać już nie za bardzo, mimo że włodarze miasta naprawdę zachęcają. To tyle. Bardzo dużo rzeczy już zostało tutaj poruszonych w takich wątkach, które powiedziałabym wyspowych. Ja chcę powiedzieć na zakończenie, że polityka miasta to są naczynia połączone. Czyli jeśli inwestujemy w chodnik, mówiąc na rybkę, albo inwestujemy w bulwary nad rzeką, to sprawiamy, że tam się przenosi więcej osób, że tam się przenosi życie danej miejscowości, że tam będą powstawać na przykład małe biznesy, że ludzie będą częściej, jeśli jeszcze są dobrze doświetlone te tereny, częściej tam przebywać. Jeśli czują się tam ludzie bezpieczniej, to będą tam częściej kobiety, dzieci i osoby starsze i tak dalej, i tak dalej. To będzie wpływało na przykład na lepszą kondycję zdrowotną, to z kolei będzie generowało inwestycje czy rozwój takich usług jak rowerowe i tak dalej. Ja mówię teraz to na jednym małym przykładzie. Chcę pokazać, że to jest po prostu, o mieście trzeba myśleć w taki sposób. Często myślimy o tej polityce w sposób silosowy, ale są rozwiązania, które są dosyć proste. Przepraszam, że to jakby tutaj z tymi samochodami. Jeśli nie chcemy tworzyć korków, no my nie stoimy w korkach jadąc samochodem. My je po prostu tworzymy. Przypomnę, że do jednego autobusu się może zmieścić około 100 osób. Wyobraźcie sobie Państwo, co to oznacza, jeśli stoi na drodze 100 samochodów. Najczęściej samochodem podróżujemy
jednoosobowo i samochód stoi pod naszym domem czy blokiem 95% swojego czasu, więc jeszcze nie dość, że on stoi pod naszym domem, też jak jedziemy z nim do centrum, to chcemy, żeby ta nasza karoca miała też w przestrzeni miasta swoje miejsce, czyli musi być parking. U nas w Siersłowsku przed pięknym, jednym z najpiękniejszych ratuszy miejskich w Polsce nie udało nawet skonsultować planów z mieszkańcami, bo dostaliśmy specjalny projekt, wygraliśmy go jako miasto, żeby zapytać mieszkańców, czy może chcieliby czegoś innego niż wielki parking przed ratuszem. Radni się nie zgodzili nawet tego skonsultować. Dlaczego? Bo jest w mentalności ta potrzeba posiadania samochodu i wjeżdżania z nim wszędzie, po prostu nawet przy rynku nie jesteśmy, musieliśmy bardzo długo dywagować, dyskutować, żeby po totalnej rekonstrukcji rynku można było mieć projekt, gdzie nie będzie trzeba wjeżdżać tym samochodem, a jednocześnie jest ulica, jedna z niewielu, gdzie nie ma ruchu samochodowego, która tętni życie. I to powinno coś dawać do myślenia. Ale no niestety, ludzka mentalność zmienia się powoli. Natomiast w takim mieście, na przykład jak Gdańsk, ja brałam udział w takiej debacie, gdzie jakby i prezydent, i ma większość w Radzie, no, czyli po prostu to jest dosyć jasna sytuacja. Prezydent może powiedzieć, słuchajcie, ograniczony ruch samochodowy w mieście. I Rada to klepie. I to jest po prostu sytuacja idealna. Więc jeśli radny w mieście, który ma większość, pyta, jak sprawić, żeby ludzie poruszali się transportem publicznym, no to po prostu znaczy, że on oszukuje. Bo jeśli ma większość w Radzie, to może tak sprawić. Po prostu robi to. Wprowadza takie rozwiązania. To są rozwiązania polityczne. Nikt tego nie... Znaczy, oczywiście to są kwestie też biznesu i tak dalej. Ale jeśli chcemy, żeby ludzie korzystali z rozwiązań, na których nam zależy, to powinniśmy uczynić je jak najłatwiejszymi do wyboru, jak najbardziej dostępnymi. A te, które chcemy wyeliminować, po prostu eliminujemy. Koniec. To jest dosyć proste. Ale do tego trzeba po prostu dojść do władzy, czego nam wszystkim życzę oczywiście. Ryzyka w ogóle reelekcji. No nie, ale Jaśkowiak to zrobił. Tak, on to zrobił i on to zrobił w sposób, on zaorał centrum Poznania w sposób totalny. W ogóle, on to mówił na spotkaniu z Robertem Biedroniem i z nami myśmy tam przyjechali, byliśmy trochę z nimi współpracowali. Mówił tak, ja zamknę. Po prostu zrobię tu remont na 2 lata. On już wiedział, że zrobi remont na 2 lata w centrum miasta i sprawi, że w tym centrum nie będzie żadnych samochodów. Na symbolicznym przykładem, znaczy symbolicznym, totalnie realnym, ale w jakimś sensie pokazującą całą politykę Jaśkowiaka, było to, że on z dziedzińca ratusza miejskiego wywalił wszystkie samochody, postawił tam kwietniki i kupił elektryczne skutery. I to oczywiście jest jakby pewnym rodzajem też ekstrawagancji, ale z drugiej strony urzędnicy przystali, nie musieliście zaparkować swoich samochodów, no, przyjeżdżając do pracy. I to jest po prostu to, co czyniło później i ile dostał, tylko w pierwszej turze. Więc... Nie wiem, może nasz prezydent tutaj nie też, może to ostatnie czy przedostatnie kadencje, może się to będzie. Może on po prostu cały czas tam się uspokajać, teraz nagle w 5. kadencji. Tak. To zaszaleje. Chciałem Państwu bardzo podziękować, chciałem podziękować Beacie Markowi Łukaszowi i na koniec krótka refleksja, bo było bardzo ciekawe pytanie dotyczące bezpłatnej komunikacji zbiorowej. A jedno z naszych poprzednich spotkań odbyło się w mieście, gdzie taka komunikacja bezpłatna funkcjonuje, chodzi mi o bełkatów. Wydaje mi się, że to jest ciekawe doświadczenie, ponieważ na spotkaniu padły głosy na temat funkcjonowania bezpłatnej komunikacji w Bełkatowie i były to głosy krytyczne, znaczy mieszkanki, mieszkańcy, a było liczne grono osób mieszkających w Bełkatowie na tym spotkaniu, stwierdziło, że co z tego, że mamy bezpłatną komunikację, skoro na autobus trzeba czekać pół godziny czy 40 minut. No właśnie, wydaje się, że w Polsce mamy ten problem i to wybrzmiało tutaj w kilku głosach, jeśli mógłbym to syntetyzować,
z błędnym myśleniem o komunikacji zbiorowej. Znaczy w Polsce mamy do czynienia z myśleniem o komunikacji zbiorowej jako usłudze socjalnej dla grup defaworyzowanych, czyli dla seniorów oraz dla młodzieży. Natomiast nie myśli się o komunikacji zbiorowej jako usłudze, która powinna służyć wszystkim. I wydaje się, że stworzenie, właśnie stawianie nie na bezpłatność, tylko na dobrą jakość może spowodować, że do transportu publicznego przesiądą się posiadacze samochodów i także klasa średnia. To jest o tyle istotne, że jeżeli klasa średnia zaczyna korzystać z usług publicznych, to zaczyna się do tej usługi, to powstaje bardzo wpływowa grupa, bo to jest grupa, która ma największy wpływ na władzę, która będzie walczyć o to, żeby te usługi publiczne były dobrej jakości, bo z reguły, gdy usługi publiczne są adresowane tylko dla grup defaworyzowanych, to one są niskiej jakości. Jeżeli z tych usług także korzystają ludzie lepiej sytuowani, to jednocześnie zwiększa presja na większą jakość. A niestety takie doświadczenie z naszej podróży po Polsce jest takie, że gdy wysiada się w takich miastach jak Kielce, jak Koszalin, wiele innych tego typu miejscowości średniej wielkości w Polsce z dworca kolejowego, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to są zdezelowane busiki, które jakby zapełniają tą lukę w postaci właśnie braku transportu zbiorowego pomiędzy średnimi miastami oraz średnimi, mniejszymi, a dużymi metropoliami. I to jest też zadanie dla samorządów, na przykład wojewódzkich, jak zapewnić siatkę połączeń kolejowych, a tam, gdzie nie ma połączeń kolejowych autobusowych, tak żeby właśnie wyprzeć te zdezelowane busiki, a zastąpić je dobrej jakości autobusami, które są na przykład dotowane przez instytucje. I odpowiadając na Pana zarzut, że debatujemy na temat wydumanych problemów, to wydaje mi się, że jednak coś jest na rzeczy, bo chociażby wspomniany raport, ale chociażby fakt, że polski rząd tworzy wielki program dla średnich i małych miast i że na tegorocznym forum ekonomicznym w Krynicy były specjalne panele organizowane przez rząd, przez polski biznes, wskazują, że to jest ważny temat. I oczywiście demografia jest obiektywnym procesem, ale to jest wielkie wyzwanie dla miast, ponieważ zmniejszanie się ludzi aktywnych zawodowo wśród mieszkańców miasta zmniejsza bazę podatkową tych miast i te miasta mogą utracić wiele funkcji społecznych, znaczy mogą utracić zdolność do realizowania czy zabezpieczania podstawowych potrzeb ludności. Wyludnianie się miast oczywiście ma różne przyczyny, ale chociażby z wielu badań, ale także z tych spotkań, które organizujemy, wynika, że wiele osób chciałoby mieszkać w miastach średniej i mniejszej wielkości, bo sobie na przykład ceni tą skalę miejsca, w którym mieszka. Ale barierą do tego jest na przykład brak możliwości łączenia pracy zawodowej w pobliskiej metropolii właśnie z możliwością mieszkania w tej mniejszej miejscowości, tudzież korzystania z oferty rozrywkowo-kulturalnej. To na przykład osoby młodego pokolenia bardzo mocno podkreślały tę kwestię. I wreszcie, gdy mówi Pan o suburbanizacji czy wynoszeniu się mieszkańców, a powiedział to Pan w takim tonie, że to jest właściwie coś nieuniknionego i coś w porządku, że ludzie wyprowadzają się z miasta i żyją pod miastem, no to chciałem Panu powiedzieć, że te same osoby liczą na to, że właśnie tą ofertę kulturalną, naukową, zawodową zdobędą w tym mieście. Tylko że te osoby nie są już w tej tak zwanej bazie podatkowej tego miasta i to są realne problemy, do których te miasta oczywiście muszą się przystosowywać. I oczywiście na pewno ta liczba mieszkańców będzie się zmniejszać, tak jak będzie się zmniejszać w ogóle liczba mieszkańców Polski, ale to wymaga od tych miast także szukania na siebie nowych pomysłów i dostosowywania się do tych wyzwań. I co było na przykład bardzo ciekawe w przypadku dwóch miast w Polsce, czyli Płocka i Bełchatowa, to było bardzo ciekawe, bo są to dwa miasta oparte na monokulturze gospodarczej, gdzie mieszkańcy zaczynają się już zastanawiać, co będzie, gdy na przykład w Bełchatowie skończą się zasoby surowca i to miasto będzie musiało całkowicie się na nowo wymyślić. Więc wydaje mi się, że te tematy nie są wydumane,
i one ewidentnie będą wpływać na kształt rozwoju Polski, bo zanik wielu, czy utrata przez wiele polskich średnich małych miast, na przykład miasto Bytom może przestać w ogóle istnieć, zanik tych miejscowości on będzie oddziaływał nie tylko na mieszkańców tego miasta, ale na całe otoczenie. I wydaje się, że to jest niezmiernie, niezmiernie istotny, istotny temat. Bardzo chciałem serdecznie Państwu podziękować. Planujemy zebrać te wszystkie głosy, które pojawiają się w różnych miastach i spróbować je zebrać w jakimś jednym wydawnictwie. Będziemy starali się ten temat kontynuować i w przyszłym roku chcielibyśmy, zwłaszcza, że w przyszłym roku będą wybory do polskiego parlamentu, chcielibyśmy, aby ten temat średnich miast, miast mniejszych stał się tematem po prostu debaty ogólnopolskiej, bo jeden z takich głównych wniosków, i to wybrzmiało także w wypowiedziach naszej panelistki i panelistów, to to, że te problemy mają charakter nie tylko samorządowy, a właściwie przede wszystkim mają charakter systemowy, który może być rozwiązany na poziomie ogólnopolskim. Także chciałem Państwu bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować i życzyć miłego wieczoru i powiedzieć, że wszystkie publikacje, które tutaj są rozłożone, są dla Państwa i gratis. Dziękuję.